Cześć, mówi do Was Marcin87 z Ogólnopolskiego Forum Osób Niepełnosprawnych ofon.net. Dzisiaj zaprezentuję Wam aplikację Mobile Accessibility, która pomoże osobom słabowidzącym i niewidzącym na korzystaniu z urządzeń mobilnych, czyli smartfonów i tabletów. Aplikacja jest co prawda płatna i dosyć droga, ale możecie wytestować wersję 30-dniową, którą teraz Wam pokażę. Mobile Accessibility. Telefon 1 z 12. Po uruchomieniu pojawia nam się czytelny i mocno kontrastujący interfejs. Dzięki temu osoby, które widzą nieostro, mogą rozpoznać konkretną opcję po kolorze, ale nie tylko. Podczas nawigacji po ekranie za pomocą palca możemy usłyszeć komunikaty wypowiadane przez syntezator mowy. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Kontakty 2 z 12. Kalendarz 5 z 12. Gdzie jestem 8 z 12. Aplikacje 11 z 12. SMS 3 z 12. Ekreska mail 6 z 12. Notatki 9 z 12. Kontakty 2 z 12. By użyć konkretnej funkcji, wystarczy podnieść palec. Wybrana opcja zaznaczy się. Aby jej użyć, stuknij w ekran dwukrotnie w dowolnym miejscu. Kontakty. Lista. Dawid 1 z 9. Teraz, aby poruszać się po pozycjach na liście, wykonuj następujące gesty. Szybkim ruchem w dół wybierz następną pozycję z listy. Pisz tekst filtrowania dwukrotek. Edytuj pole. Lista. Dawid 1 z 9. O, tutaj jest troszeczkę odwrotnie. Pisz tekst filtrowlista. Nie, to trochę. Pisz tekst filtrowania twoich mobile, małpa.lista. Drek Kochaniak 2 z 9, Jacek 3 z 9, Kamil 4 z 9, Magda 5 z 9. Tak, tutaj działa to troszkę inaczej. Po prostu przesuwając palcem po lewej stronie ekranu, dowiadujemy się, jakie kontakty mamy na liście. Marcin 6 z 9, Natalia 7 z 9. Aby użyć kontaktu, podnieś palec, a następnie uderz dwukrotnie w dowolnym miejscu na ekranie. Zadzwoń 1 z 9. Za pomocą tego menu możesz zadzwonić, wysłać wiadomość, edytować kontakt i wiele innych rzeczy. Sprawdzić też stan urządzenia. Są to ogólne opcje związane już z całym urządzeniem. Możemy m.in. odsłuchać daty i godziny. To teraz spróbujmy dostać się do opcji wysyłania SMS-ów. Wyślij SMS 2 z 9. Jak widzieliście, szybkim gestem wykonałem tutaj w dół ruch, tak aby przejść o jedną pozycję niżej, by wywołać edytor SMS. Kliknę dwukrotnie w dowolnym miejscu ekranu. Nowa wiadomość. Do dwukrotek. Edytuj pole. Nawias otwarty 223, nawias zamknięty 345-665. Jak ładnie nam tutaj Mobile Accessibility odczytał numer telefonu osoby, do której będziemy pisać wiadomość. Oczywiście syntezator przeczyta nam treść otrzymanej wiadomości SMS. Mam nadzieję, że zaprezentowana przeze mnie aplikacja pomoże osobom słabowidzącym i niewidomym, bo tak naprawdę w walce z problemem cyfrowego wykluczenia jest przede wszystkim wiedza o tego typu rozwiązaniach, bo wiele takich programów, jak widać, istnieje. I mam nadzieję, że to Wam się na pewno przyda. Dziękuję Wam za uwagę. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, Marcin87 i zapraszam na www.ofon.net. Do usłyszenia.